Krok 12. Dobry wieczór Państwu, jak co tydzień w 12 kroku witamy bardzo serdecznie na 106 i2, rafał kłaniam się wam, dzisiaj z nami jest Tadeusz, Tadeusz zwany też kowbojem. Tadeusz, który jest szczęśliwy, bo jest trzeźwy. Witaj Tadeuszu. Witam cię Rafale. Powiedz jak trafiłeś na ten trop 12 kroków? Który wiedzieć Ci od paru ładnych lat. Myślę, że dobry Bóg postawił mi na drodze mojego przyjaciela. Było to około 10 lat temu, struga Marki, u ojców Michalytów przed kościołem, gdy wyszedłem ze szpitala praskiego po wypiciu około 40 litrów wina przez 3 dni, 3 noce. I wtedy to się zadziało. Przyjaciel mój Benio zawiózł mnie do Razmina na pierwszy meeting. Mm -hmm. Pierwszy meeting, który, który właśnie y, grupa Okoopatrzności w Radzyminie prowadzi od 18 lat. Tak moja droga się zaczęła. Później Częstochowa na wiosnę, pierwsza sobota czerwca i, i właśnie tam pękło coś we mnie, stojąc przed obrazem Matki Bożej, trzymało mnie, pamiętam, y, dwoje ludzi, tak? I i w tej modlitwie o pogodę ducha y, strasznie płakałem. Strasznie płakałem, po, po modlitwie poprosiłem przyjaciela Mariana, żebyśmy kupili pana Jezusa. I, hmm. I właśnie nie miałem pieniędzy wtedy, na te czasy, jeszcze jeździłem rowerkiem. Jakiś konkretny obraz? To, to była figurka. Mhm. Figurka, która stoi w kaplicy przed moim domem obecnie. I, I za te pożyczone pieniądze od kierowcy kupiliśmy figurkę, yy, którą przywiozłem do domu yy, gdzie dzisiaj stoi przed moim oknem. Do której nie zawsze, ale, ale staram się modlić. Modlić się bowiem, że dzięki Bogu, dzięki wspólnocie anonimowych alkoholików i programie 12 kroków, 12 tradycji, które powiem tak szczerze, yy, po troszku dłubię nie ratuję swoje życie, a zarazem staram się służyć drugiemu alkoholikowi. No wtedy jak wyszedłeś po tych winach, jak mówisz, naprawdę pewnie z poczuciem solidnej winy swoją drogą, i na pewno na kacu, i trafiłeś na ten meeting, to, to co sobie pomyślałeś, widząc tą świeczkę i tą gromadę ludzi, jakoś tak, jakoś tak radosnych, ale przecież dziwnych, nie? Tak, ja, ja byłem zaskoczony, że spotkałem ludzi, z, któro, z którymi w młodych latach piłem. Mm -hmm. Z którymi piłem, biłem się, kradłem, różne rozboje prowadziłem, nawet dopuszczałem się gwałtu. I, i zaskoczony byłem, że mają po 10, 8, 7, nawet 15 lat trzeźwości. Zaskoczony byłem tym. Yy, dlatego też yy, nie od razu, ale tak stopniowo. Myślę, że y, y, wprowadzali właśnie, prowadzając te 12 kroków w moje życie, nie? Bo ja myślę, że ja, ja ich nie przerabiam na co dzień. Ja ich tak jakby wprowadzam po troszeczku w życie, ale to bardzo pomału. Jeśli moja skala jest y, centymetr, to przez te 10 lat nie wiem, czy milimetr zrobiłem. Mhm. A tak naprawdę, ten co było decydujące, że zobaczyłeś, że, 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 że tu jest prawda. Że, że rzeczywiście może tu jest dla mnie jakaś nadzieja, no bo to takie rzeczy nie dzieją się od po prostu. Nie? Znaczy, raczej droga picia, ja jestem hazardistą i narkomanem, i wiem, że był jakiś punkt taki przełomowy, w którym uznałem, że tak dalej nie chcę. nie? Na serio nie chcę, nie tylko nie chcę dzisiaj nie chcę, a tak naprawdę od jutra nie piję nie? albo od pojutra. Co, co było tym momentem, który uznałeś, że się zaczyna twoje nowe życie, że, że nie czas już na na śmierć codzienną, tylko czas na życie. Myślę, że, myślę, że właśnie wyjazd do Częstochowy, a zarazem też y, stwórca odebrał mi obsesję picia. I ja od tamtej pory, od pierwszego mitingu, czy, czy, czy gdzieś y, od Częstochowy może y, kilka miesięcy później, ja nie czułem czy reklamy, czy jakiekolwiek gdziekolwiek byłem alkoholna. Ja nie czułem że on kiedykolwiek mi jest potrzebny. Ja, ja wiem, że ja mam, czułem, że mam odebrane, odebraną a, obsesję picia, ale zarazem to też, że y, to było w zimy, bo poszedłem y, przed Bożym Narodzeniem, czułem, jak, jak jadąc rowerem na mitingi dwa, trzy razy w tygodniu do razy Mina, do Grupy Okoopatrzności, czułem, że coś mnie popycha. Czułem to, że ja tam mam iść. Mm -hmm. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Opowiadam to w Warszawie, opowiadam to yy, gdzieś tam o o Ostrołękach, jestem na mitingach uroczystych, bo ja jeżdżę po uroczystych mitingach. W Wyszkowie sześć lat temu poprosiła mnie Ania z Razymina, żebym zatańczył. Mówię do niej, słuchaj, ja nie umiem bez kielicha, Ja nie umiem. Mm -hmm. Pierwszy zatańczyłem raz właśnie tam. Dzisiaj jeszcze wszędzie, bo wiem, że ta choroba jest radosna. Z tą chorobą można wygrać. Można, jeśli się, tak jak wspomniałem, dłubie ten program i wprowadza się w życie. Nie w główkę, w życie. Ja mam, ja czuję to, że ja mam wprowadzać w życie. Ciężko to jest, bardzo ciężko z ludźmi, którymi teraz jestem, z, których biorę od siód, z pobożańskiej sióstr misjonarek miłości. Które Co to, znaczy, życie. to znaczy, że bierzesz ich stamtąd. Po Mus, prostu. Muszą chcieć się dać wziąć, chyba, nie? Tak, tak. Siostry, na przykład, jak w niedzielę ostatnio był wyjazd do ojcówka na rekolekcję, i po ojcówku. W niektórych z nich wstępuje dobry duch. Mhm. Dobry duch. To są alkoholicy. Tak, to są alkoholicy w większości. I oni mówią siostrom, że coś się zadziało z nimi. No to my mamy takiego pana tatka, Kopiko czy Komboja, mhm. różnie mnie nazywają, doktu, który wspiera, wozi po mityngach. Po różnych wyjazdach, częstochowa, lycheń, słup rywałt, Matka Boska Cygańska, rywałt, jedziemy czy spływ y, krutynią. Ja ich wożę po prostu. Wożę, nie szczędzę, nie szczędzę nic, żeby, żeby pokazać im, jak fajne, radosne jest życie, a I, przede wszystkim po mityngach uroczystych. I powiedz mi, co odpowiadasz, gdy pada to fundamentalne pytanie, jak można żyć bez picia, które pewnie większość z alkoholików sobie, mienli w sobie. Kiedy staje no, u progu tego, tego nowego, wahając się, czy, to, czy, czy należy, czy trzeba zrobić ten krok, czy jednak bez picia się nie da. Co mówisz im? Myślę, Rafał, że ja sięgam po cukierka i uśmiecham się. Uśmiecham się i, i mówię w, te, w ten sposób, bo nieraz mnie pytają, czemu taki radosny jesteś? Bo jestem optymistą. I mówię, ja na cmentarzu widzę plusy i krzyże i jestem radosny i szczęśliwy, dlatego że nie piję. Dlatego, że dostałem łaskę, ale ja na nią mam pracować. Mhm. Ja mam się zmieniać. Nikogo wokół. Ni żony, ni synów, nikogo wokół. Ja mam się zmieniać. Dlatego też było 15 osób yy, dwa tygodnie temu, może trzy, na mojego syna weselu, gdzie nikt się nie napił. Mhm. Gdzie fajnie się bawiliśmy. Naprawdę radość wielka z tego tytułu. Jak można wracać do tego piekła, które zgotowałem sobie i innym, najbliższym, najważniejsze bliższym. Swoją matulę wpędziłem do grobu, ma, miała 59 lat. Tadeuszu, mówiłeś przed chwilą o tym, że Pan Bóg zabrał ci obsesję picia. Powiem Ci, że to jest tak mało programowe. Akurat ja mam podobne doświadczenie z narkotykami i hazardem. Ale to jest takie, pojawia się jakby taka zazdrość w tych, którzy wytężoną pracą i z zaciskiwaniem szczęk walczyli o każdy kolejny, nie tylko dzień, ale godzinę trzeźwości. A ty mówisz, że dostałeś to jakby za darmo. Czy, czy to był cud? W jakiej kategorii to rozpatrujesz? To był cud, na pewno. Często to podkreślam, że y, cud w 20 roku nad Wisło pod Radzyminem, zadział się, to było pewne, że niewierni zobaczyli Matkę Bożą i uciekali w popłochu. I ta sama Matka Boża prowadząc mnie na ten meeting, tak jakby popychała mnie, żebym tam szedł. Ja to dziś wiem, bo po czterech latach założyłem grupę anonimowych alkoholików, grupę dobrego pasterza. Budząc się o godzinie drugiej w nocy, w głowie mam jedną myśl i ktoś mi podpowiada: idź do księdza. Kilka razy. Więc ja rano już poszedłem do księdza, uporczywie chodząc tam kilka razy, ksiądz mi dał kapliczkę starą w słupnie, w której założyłem z przyjaciółmi, z Marianem, jednym, drugim, z Edziem, z różnymi przyjaciółmi z AA z Razymina tą grupę. Grupa trwa do dziś. Ma już pięć lat, obchodziła piątą rocznicę. Założyłem też w strudze, struga marki u ojców Michalytów, którzy idą strasznie mi na rękę. Założyłem drugą grupę dobrego pasterza Bis. Myślę, że w 58 roku, kiedy się urodziłem, parafię świętego Andrzeja Boboly nawiedziła Matka Boża Częstochowska. Dlatego też. Gdy umarł mój ojciec, miałem 8 lat, 9 lat, pierwszy raz napiłem się alkoholu. Upatrzyłem sobie w Michalicie, w starym księdzu Michalicie swojego ojca. I zawsze przyjrzając tam ciuchcią, taka ciuchcia chodziła, widziałem księdza i mówię: To jest mój ojciec. Szukałem go. Może dlatego gdzieś zbłądziłem. Może dlatego ulica, która mnie chowała, pokazała mi te życie nie inne. Dlatego też wierzę, że przy moim, Upartym i takim twardym, zawziętym charakterze to był cud. To mhm. był cud. Wtedy już powiedziałeś, że e, e, alkohol pojawił się w Twoim życiu, gdy miałeś 9 lat. Tak powiedziałeś. Co było powodem, że sięgnąłeś jako dziewięcioletni chłopak po alkohol? Myślę, że właśnie jak odszedł ojczulek i już e, zacząłem e, biegać po drodze. Nasza rodzina liczyła cztery osoby, matula sama pracowała. Było ciężko i, i gdzieś na drodze przy, znalazłem kolegów starszych. Pamiętam, jak miałem 9 lat, pierwszy raz y, pili alpagi y, po ukończeniu siódmej klasy, bo wtedy była siódma klasa podstawowa. Alpagi, czyli wino proste. Wino, wino tak patykiem pisane, jak pamiętam, i ja się z nimi tym winem upiłem, gdzie nie mogłem wyjść z żyta, bo byłem bardzo mały. Ja nie rosłem, mhm. ja słabo rosłem. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale i, i w tym życiu wydeptałem takie duże pole. Niemo dopiero po wierzbach, gdzie zobaczyłem, wyszedłem z tego żyta. Tak, imponowali mi starsi koledzy, mhm. I, i gdzieś zacząłem y, w tym czasie y, pić już alkohol, pić te, te pa, patykiem pisane. Tak ja, ja wiem dzisiaj, ja dzisiaj wiem, że. Od młodych lat uzależniłem się, bo w wojsku, służąc w wojsku, miałem 21 lat w wesołej, wypiliśmy skrzynkę de, de naturatu z greniem, uh -huh. z bielska białej, z greniem takim, który yy, daliśmy przez chleb, cebulę, zamiast dodać do bejcy. Bo jestem stolarzem. Yy, z, z takiego wyuczenia. Mhm. Pracowałem w Muzeum Narodowym na konserwacji meble antycznych, z wyuczenia, a nie skończyłem ogólnie podstawówki. Mhm. Dlatego, że gdzieś ten alkohol już w moim życiu od młodych lat e, wszedł we mnie, tak? Uzależniłem się, nie wiedząc. Mhm. I jak ty przeżyłeś ten denaturat? Myślę, że przez miesiąc czasu, wypijając skrzynkę denaturatu, już byłem bardzo ciężko uzależniony, nie wiedząc o tym oszukując, pamiętam, porucznika Księży polskiego, nie? Bo brakowało nam żołdu zawsze i gdzieś przez ten chleb, przez cebulę. Ale ten młody organizm mój spalał to. Spalał. Mm -hmm. Spalał. Ja dzisiaj się zastanawiam właśnie, że y, tyle lat, do 30 paru lat, y, przepraszam, do 40 paru lat kołysałem się z tą chorobą, nie wiedząc. Dlaczego uważam, że to cud jeszcze? 26 lat temu rodził się młodszy syn. I ja... Odeszła ode mnie obsesja palenia, a za ciuchcią relacja Radzymin-Wieleńska, -Wieleńska, Warszawa-Wieleńska-Radzymin, zbierałem pety, zbierałem pety. Czyli od 26 lat nie, 26 pali. 6 lat nie palisz. W takim artykule Ani Lorenz pod tytułem Kopiko, nie bez powodu się ten tygutek nazywa, bo takie właśnie cukierki w twojej kieszeni są i przywitałeś mnie nimi, dziękuję ci bardzo za to bardzo, przeczytałem, że groziła ci amputacja nóg. W wyniku tych, właśnie, denaturatowych zabaw, w wyniku picia? Dlaczego? Miałem, miałem problemy właśnie pijąc. Mam zmianę w tkance miękkiej kości, nie? Mm -hmm. I mam ją, podejrzewam, że mam ją cały czas, nie? Muszę robić badania, ale one już są zahamowane. Dlatego, że może nie nadużywam, nie nadużywam, nie piję, nie dotykam przez ostatnie 10 lat. Więc y, myślę, że te kolejne badania będą dla mnie radością. Nie wiem, co się dzieje. Uh -huh. Na pewno mam zmianę w tkance miękkiej kości, tak? Ale na dzień dzisiejszy cieszę się, że... Może dlatego, że nie wiem o tym, uh -huh. że nie wiem, ale muszę robić badania. Tadeusz jest dziś naszym gościem i idziemy przez skręte ścieżki jego życia, które wyprowadziły naprawdę na spokojne wody, po których dziś pływa między Licheniem a Częstochową. Za chwileczkę wracamy do naszego spotkania. Radio Warszawa 12. Kroka, w 12. Kroku Tadeusz Alkoholik, Cowboy. <grytanie> Witaj, ta, Tadeusz ponownie. Cieszę się, że dzisiaj mogę Cię gościć w tym miejscu, które słyszało już bardzo wiele historii, takich cudownych uzdrowień, cudownego upomnienia się Pana Boga o nas w naprawdę bardzo trudnych momentach życia. Chciałbym Cię zapytać o to, co Ci zabrał alkohol, bo Ty założyłeś rodzinę jako człowiek pijący. I kontynuowałeś, rodzili się twoi synowie, kiedy tak naprawdę nie było y, Tadeusza, a był. No nie, wiem, nie pamiętam tego skrótu chemicznego alkoholu, ale to, to raczej tym byłeś niż, niż człowiekiem z duszy i ciałem. Myślę, że, że tym najbar najbardziej. Yy jakby wartościową rzeczą we mnie jest to, że, że lubię pracować, nie? Może już nie tak dzisiaj, ale przedtem siostra moja zawsze do mnie mówiła ty masz y, trzy skrajności. Albo pracujesz, albo chlasz do oporu, albo palenie papierosów tylko mm -hmm. cię interesuje. Także tak, stwórca odsunął ode mnie palenie papierosów. Został alkohol i pracoholizm. Odsunął ode mnie alkoholizm. Myślę, że jeśli z pracą chodzi ze względu na swoje choroby, kości, yy, zwalniam. Zwalniam dużo. Nie jesteś pracoholikiem dziś? Dziś myślę, że już nie. Chociaż rano wstaję, o czwartej, piątej nie wstajemy. Szukamy pracy, tak jak na, na dzisiejszy kraj. Ale to księża mi podsuną, to gdzieś znajomi mi podsuną i jest dobrze, jest dobrze. Na razie nie korzystam z, żadnych, z żadnej pomocy państwowej, ale będę o to prosił, będę o to prosił, żeby ratować ludzi z tej ciężkiej, potwornej choroby, którą jest alkoholizm, narkomania, hazard, bo też byłem hazardzistą. Pamiętam, w młodych latach zarabiałem duże pieniądze na cegielni pracując i nie szedłem do kościoła, tylko wyskakiwałem pod górką świętego Antoniego, grałem godzinę w karty, co niedziela przegrywałem lub wygrywałem do momentu gdy porżnęło mojego serdecznego kolegę. Kolejka co to znaczy? Wpadł pod kolejkę i porżnęła go. Kiedy wyskakiwał właśnie kiedy w miejscu Kiedy po, po tym. Do tego musiał ktoś zginąć, żeby, żebyśmy skończyli. I wtedy też ten hazard ode mnie odszedł. Marek, spytałem cię, co ci zabrało alkohol w życiu, w kontekście twojej rodziny. Powiedz mi, czy, czy robiłeś taki bilans. Na pewno piciorys, Pisałeś na terapii, byłeś na terapii? Nie byłem właśnie na terapii, nie, byłeś. nie byłem, o, byłem to na, krótkiej, na krótkiej, motywującej, yy, organizowanej przez dyrektora Biszewskiego yy, Centrum Polityki Społecznej w Broku. Byłem tak, ale bardzo krótka, bardzo króciutka. To jesteś rzeczywiście wyjątkowym egzemplarzem, który, yy. który wyszedł za, 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 za miłosierdziem Bożym jedynie ciągnięty, albo aż a, a nie przez te zwyczajne, żmudne procedury, które przechodziliśmy prawie wszyscy. Ale wracam do pytania. Co ci alkohol zabrał w życiu? Dużo, dużo mi zabrał w życiu właśnie tego, tej radości, tej radości. Zabrał też mojej rodzinie, tak? Pomimo, że wybudowałem dom, wybudował bezdomny człowiek hale, z której teraz przerabiam na ten dom pomocy, jakby opieki na, dla bezdomnych mhm. alkoholików ale dużo radości. Ja dzisiaj dopiero od dziesięciu od lat widzę, ile ja straciłem. Ile straciła moja żona, ile straciła, stracili moi synowie, ile im zabrałem nerw i zdrowia. Moje siostry, ile straciły, gdzie chodziła siostra młodsza 12 razy, a moja matula 8 razy do Częstochowy, na pielgrzymkę. Ja wiem, że za ich przyczyną wymodliły mi to. Wymodliły mi tą łaskę. Nie na sto, na miliardy gwiazd na niebie. Ja wiem, że one wymodliły mi tą łaskę. Dzisiaj. I ja mam pracować nad tym i nad swoim charakterem, nad swoim postępowaniem, nad zmianami swoimi, gdzie mm, kroki wyraźnie mi mówią o tym. Wyraźnie, co ja mam w życiu wprowadzać, żeby lepiej mi się żyło, żeby lepiej, radośniej mi się żyło i mojej rodziny, mojej, moim bliskim, moim ludziom, którzy, którzy są ze mną, alkoholikom, przyjaciołom. Mhm. Czy pamiętasz taki moment, w którym wątpiłeś w to, że, że, że to, ta trzeźwość, ta wolność, która się pojawiła, została ci, została ci dana na stałe? Nasza choroba. Każda choroba nałogowego regulowania uczuć charakteryzuje się nawrotami. Czy miewasz te nawroty, jak one się objawiają, i, i czy nie pojawia się wtedy zwątpienie, że tak naprawdę to, to wszystko no, ładne, ciekawe, ale, ale przecież nie może trwać wiecznie ta sielanka wolności. Myślę, że, że właśnie dobrze. E, dziękuję Ci, Rafał, za to pytanie, że zadałeś. Bo pięć lat temu, właśnie na grupie mojej macierzystej około zadziałł incydent taki się zadział, że posprzeczaliśmy się lekko, tak jak ludzie, nie? Uh -huh. I właśnie to, co powiedziałem, o drugiej w nocy przyszła do mnie ta myśl. Ale przedtem poszedłem do siostry i, i usiadłem na kamieniu i mówię, wiesz, siostro. Tylko się napić. Nie miałem takiej myśli, ale to wypowiedziałem, pamiętam jakiś. Tylko się napić. Pojechałem właśnie z Krzysiem Lorencem i za nią w góry. W góry na zlot w maju, na długi weekend, na Rusinową Pola, Polanę, tam gdzie jest zlot y, ludzi, którzy się modlą o trzeźwość pod Giewontem. Mm -hmm. I tam też się zadział kolejny cud, że ja uwierzyłem, nieważne jaką drogą idę, czy klubami, czy terapią, czy z AA, ważne to, dla mnie dzisiaj jest wszystko ważne, kto idzie do, ku trzeźwości, wszystko jest aoskie. Kto idzie do trzeźwości, kto zmierza do trzeźwości, na początku oczywiście sama abstynencja, ale pomału te zmiany same przyjdą. Jeśli ktoś nie to, że chce, jeśli ktoś pragnie, pragnie, to musi być pragnienie. Wtedy jest dobrze. Niepokorna prośba nawet. Tak. Powiedz mi, Tadeusz, powiedziałeś dłubie trochę kroki. Na czym to dłubanie polega i który z kroków sprawia Ci najwięcej bólu trudności? Myślę, że, że pierwszy krok, to jakby y, dwa razy on jest powiedziany, że nie kieruje swoim życiem, tak? I to nie kieruje swoim życiem było najcięższe. Najcięższe dla mnie, bo ja, wiecie, ja jeszcze myślę, że dzisiaj chciałbym to zmienić, to jeszcze popracować za Pana Boga. Nie da się, nie da. Ten pierwszy krok jest dla mnie najbardziej trudny. Oczywiście, że są inne kroki, które y, gdzieś staram się po swojemu, po swojemu. Bypassem. Tak, ale ja ja ten pierwszy krok, tak naprawdę, to myślę, że do końca życia go będę przerabiał, ale wiem, że te kroki są na całe życie. Te 12 kroków są dla mnie na całe życie. I ja mam słabą pamięć, bo, tak jak wspomniałem, denaturat. Bardzo mało go wypiłem, powiedzmy, w życiu, ale w młodych latach ta skrzynka pamiętam 30 butelek 30 butelek wesołej. Pierwszy praski cyrk warszawski, tak żeśmy nazywa, nazywali. Byłem tam stolarzem, sale tradycje robiłem. Wypaliła dziury. Duże dziury, białe plamy na pewno są, bo, bo mam z pamięcią. Ale to nie znaczy, że jeśli pragnę te kroki wprowadzić w swoje życie, to ich pomalutku jakby wprowadzam. Ale z kim to robisz? Masz swojego sponsora, masz swój, swój sposób na to, żeby te kroki spożyć i podać dalej? Myślę, że meeting, meeting, mhm. jeszcze raz meeting. Tam szukam odpowiedzi. Tam szukam przyjaciół. Mam swoich przyjaciół. Mam, wspieram też y, kobiety. Kobiety wspieram, dlatego, że słysząc na terapii właśnie w roku, mhm. że 14 tysięcy kobiet, ja to dzielę razy trzy, jest uzależnionych. I od razu, jak powiedział to chyba dyrektor Biszewski to powiedział, to ja zobaczyłem w oczach swoją matkę, którą wpędziłem do grobu, której tak dawałem czadu, pijąc alkohol. Mm -hmm. I, od, I gdzieś te kobiety, te matki yy, yy, bardzo, bardzo gdzieś ogarniam. Worze je, jeździ z nami teraz Agnieszka, która prowadzi miting w Słupnie, tak. Mm -hmm. I ja po nie mam sponsora, ale ja biorę dużo z mitingu. Czytanie kroków, wprowadzanie ich w życie, słuchanie przyjaciół, przyjaciół takich naprawdę. Jeżdżę też z Krzysiem za nią Lorencami, gdzie, gdzie słucha muzyki ich, gdzie muzyka ich opiera się właśnie na wprowadzaniu w życiu tego, co jest potrzebne, tego, co jest w dwunastu krokach. Powiedz mi o relacji ze swoimi synami. Masz dwóch synów? Tak, mam dwóch synów. Od, odzyskałeś ich? Tak. Tak, tak, cieszę się bardzo, że wspierają mi. Dziękuję im serdecznie za to. Łukasz Starszy jedzie z nami do Lichenia. Szymon bardzo mnie wspiera w działaniu właśnie dla Bezdomnych, dla bezdomnych alkoholików. On mnie wspiera i myślę, że on pociągnie dalej, jeśli mnie zabraknie yy, moją jakby, yy, moje zaangażowanie i moje w to wszystko, co robię, on przyjmuje. Nie napił się, nawet na weselu pomylił się, leciał do, do łazienki, żeby wypluć. Nie napił się krople alkoholu. Także, a rzucałem za nim nożami po pijanemu. Nie mogę sobie, jakby tego przy... często, nie mam tego w pamięci, ale przypominam sobie właśnie te moje złe zachowania, tą krzywdę, którą im zrobiłem, gdzie bardzo bym chciał, żeby skorzystali z DDA. Czy tak? dziewiąty krok realizowałeś także wobec nich? szedłeś w zadośćuczynienie? Myślę, że, że staram się po swojemu, jakby to zrobić. Czasami, może, może tak byle jak, ale czasami gdzieś wspieram ich. W różnych ich y, y, postanowieniach, takich jak, jak gdzieś wyjazdy mają, czy coś nie pomagam im, czy może finansowo nie za dużo, ale sami starają się sami, są jakby w życie wprowadzeni y, dobrze odcięta pępowina, może o w ten sposób powiem, tylko że, że omylam z tym zadośćuczynieniem. Tak jakby sam siebie jeszcze oszukuję, ale staram się staram się gdzieś. Yy, mhm. Nawiązać z nimi bliżej i bliżej, bo, bo sercem jestem z nimi i, i, i myślę, że właśnie bardzo mnie wspierają. Żona i oni, wsparcie mam o nich niesamowite. Niesamowite. Yy, nim się przystępuje do zadościu zadośćuczynienia, jest krok ósmy, który mówi o sporządzeniu listy. Yy, sporządzałeś taką listę, pamiętasz ją, I, i to pytanie kluczowe, czy na tej liście znalazło się Twoje imię. Myślę, że, że właśnie od siebie powinienem zacząć i powiem ci, Rawale, w ten sposób, że, że nie zrobiłem tego, nie zrobiłem, ale cały czas y, jakby meeting, bo mhm. często jestem, bardzo często na, na meetingu, y, podpowiada, mi, podpowiada mi, że muszę sobie siebie polubić, siebie, y, sobie darować to, co mhm. było. Przejść to łagodnie, ale zarazem... Y, Pomagając innym, pomagam sobie. Pomagam ludziom, pomagam sobie. To mnie cieszy. Oczywiście, że mam wiele do zrobienia. Zachowanie moje czasami jest bardzo potępiające. Widzę to, ale dziś widzę to. Widzę to i staram się przeprosić na meetingu z tymi swoimi ludźmi, którymi jeżdżę. Przeprosić, ewentualnie wejść w rozmowę, że. Nie zadziało się nic, że, że ale często, często na ostatnim mitingu właśnie w struga marki przepraszałem Romka za to, że gdzieś tam nakrzyczałem na niego, tak? Hmm. Tadeusz, powiedz mi trochę o tych bezdomnych, bo to jest taka rzecz niebywała. Przechodzimy bardzo często obok osób bezdomnych, nie postrzegając w ogóle w nich człowieczeństwa, niestety. I potykamy się o nich i, 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 i nie widzimy. Nie? Co to znaczy wyciągnąć bezdomnego? Jak to się odbywa? Czy rzeczywiście masz realne dowody, że Pan Bóg się tobą posłużył do tego, by przywrócić wolność osobom, na których inni nawet nie patrzyli? Myślę, że, że właśnie siostry, misjonarki miłości, które stanęły mi gdzieś na drodze, właśnie na echach leśnych, pamiętam, Jakie to jest zgromadzenie? Gdzie jest to zgromadzenie? To jest y, ulica Poboża, Pobożańska, matki mhm. Teresy y, z Kalkuty, tak? Ona gdzieś były na Grochowie, a teraz są na Pobożańskiej. Czyli te, przy... bia białe z niebieskimi dwoma paskami. Dokładnie, dokładnie. Nazywają bezdomni ich siostry białe, mhm. ale bardzo serdecznie, bardzo ciepło oni się wyrażają i, i powiem ci w ten sposób, że będąc na mszy, widząc y, czasami y, gdzie one ich ogarniają, uh -huh. gdzie one im dają jeść. Widząc, dla mnie to jest też y, taka jakby lekcja, bo jak widzę, jak któremuś idzie wsza ubraniowa, uh -huh. czy jak widzę, y, czuję smród, uh -huh. które one tam na co dzień z nimi, gdzie im nogi gniją, gdzie one ich leczą. Dla mnie to jest szkoła nauka. Pamiętaj, dzieli cię tylko grubo szkła. Ja sam sobie to powtarzam na mszy, jak jestem nie zawsze, ale staram się być często u sióstr. Gdzie one właśnie pomocą, wsparciem dla tych ludzi stawiają mi, dzwonią do mnie, bo widzą, że, że ja no, robię to. Dlaczego? Dlatego, że ja dostałem za darmo. Za darmo, ja to dostałem za darmo. Ja mam oddać. Oczywiście, że musimy pracować. Święty Paweł powiedział, nie chcesz pracować, to i nie jedz, to i nie jedz. Więc ja to powtarzam, bo to jest coś pięknego. Praca jest modlitwą. Myślę, że właśnie wszystkie wyjazdy w góry w tym roku byliśmy, w górach, e, e, właśnie na tym zlocie, na Rusinowej Polanie. Wszystkie wyjazdy... Na Jasnogórskim są. zlocie, 25-lecia. Tak, hmm, tak, też dziękuję sprawa. Panu Bogu, że mogę uczestniczyć, uczestniczyć w tych zlotach. Że mogę być, że mogę pokazać tak jak mnie, świętej pamięci Krzysio, który miał 8 lat, nie żyje, ale wytrzymał. W tej chorobie wytrzymał, inna choroba go zmogła, a nie napił się i myślę, że jest na wiecznym meetingu i też się modli za nas. Ja powiedz mi, kiedy twoje świeczki będą dmuchane, i ile ich już jest? Bardzo się cieszę. Ja tak naprawdę to liczę 24 godziny, ale z tych 24 godzin nazbierało się 10 lat. Ale Tadeusz, czy jest jakieś ostatnie zdanie, które chcesz dać słuchaczom Radia Warszawa, tych, którzy przypadkowo bądź nie trafili na spotkanie z Tobą? No ja bardzo Ci dziękuję, Rafał, za, za wszystko, że jestem, że mogę powiedzieć słowo. Chciałbym pozdrowić wszystkich tych ludzi, którzy jeszcze borykają się z tym problemem, którzy jeszcze cierpią. Chciałbym im powiedzieć i dodać otuchy. Jest, jest szansa, jest szansa. Trzeba trzymać ze zwycięzcami. Trzeba łapać się ludzi, którzy pragną, pragną nie pić. Myślę, że chciałbym pozdrowić księży Michalytów, księża, księdza Krzysztofa, który nas wspiera z jednostki, byłej jednostki wojskowej w Słupnie, Księdza dyrektora, także serdecznie pozdrawiam wszystkich i myślę, że, że właśnie yy, modlitwą pogody ducha, która jest dla mnie czymś najpiękniejszym, chciałbym pożegnać serdecznie wszystkich. A zatem Boże. Użyć Boże mi użyć pogody mi ducha, pogody ducha, abym, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym, abym zmieniał to, co, co mogę zmienić, i mądrości. Abym odróżniał jedno od, jedno od drugiego. Drugie, a modlili się z Państwem Tadeusz Kopikokow, alkoholik, i Rafał Porzyziński, hazardista Do usłyszenia za tydzień w audycji 12. Krok. Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję. Krok 12.